Hej, cześć, siemeczko, witam was w kolejnym poradniku. I tak, to jest drugi poradnik, jak podkreślić procesor, to jest bardziej taki ogarnięty. I tak, do tego będzie wam potrzeba dwa programy. Pierwszy to jest program, którym będziecie mogli to podkręcić, czyli Fusion Tweaker. Wam dam linka do w opisie, skąd to możecie pobrać, jeżeli nie macie albo nie wiecie i nie chce wam się szukać. Tutaj jest Spacing. Tutaj też wam dam linka w opisie do niego. I on wam się przyda, po pierwsze do temperatury, w sumie 3. Trzeciego nie mam i nie będę teraz powiem później, ale teraz zajmiemy się tym, co trzeba. Czyli pierwszy specy będzie nam potrzebne do sprawdzenia temperatury oraz tego podtaktowania, taktowania rdzenia, taktowania magistrali, mnożnik. I tak, temperaturę. I teraz jak będziemy tutaj podkręcać, to jest bardzo ważne. Widzicie, na przykład jak mam tutaj tonie, vid, to jest jakby tam wolty, nie? Wolty. I to trzeba wyżej dać. Ja sobie daję na przykład tutaj, nie? 4,125, czyli to jest maks, jaki mogę sobie dać do procesora. I 24 najniżej, żeby on się nie rozwalił. Najwyżej, co dałem raz, to jest 30. I macie tutaj 3 GHz ustawione jest teraz. I raz mnożnik razy 30. Tak, powinienem tak naprawdę mieć taki, bo jest mnożnik razy 28. Bo tak mi powinno niby to ustawić w laptopie, że maksymalny mam mnożnik, z tego co mi laptop mówił. I im wyżej, im większa temperatura będziecie, im więcej będziecie podkręcać, oczywiście temperatura będzie rosła, nie? I tak, ja bym bardziej oglądał taki poradnik, jak dawać temperaturę do jakich tych do jakiego mnożnika, jakich taktowania herca, nie? I na przykład ilorodzeniowy wpisie są na przykład taktowanie na przykład 3 GHz, na przykład czterordzeniowy procesor, ile voltów, nie? I to wam powinno wyskoczyć, na przykład 1, na przykład 2, 12, 1 coś wolta, i to sobie tutaj podkręcacie jeden z ponad troszeczkę więcej, nie? I powinno wam to wtedy zadziałać. Jak coś najgorzej, co wam może się stać, to chyba może wam się ten po prostu komputer wziąć i po prostu upaść na ziemię i walnąć się i powiedzieć: procesor, ożyj mi tu, no. Teraz można też tak kartę graficzną, czyli której ja nie mogę ustawiać, czyli na 11 znowu się ten daje. Tu karty graficzne nie mogę ustawić, bo mam zablokowane mnożniki karty. I tutaj jeszcze jest, co tam macie poustawiane wszystko. I tak, tutaj jest na przykład 0. Tutaj można dopiero jak się wejdzie tutaj w serwis i się włączy Enable Hardware Turbo, nie? To że 0. Zero jest używane, zero wtedy jest używane, tak jak tu jest jeden używane. Tutaj macie różne performanse, takie na przykład, nie? Agresywne, na przykład takie. Mogę sobie ustawić, ale nie będę niczego ustawiał. I na przykład make, różne rzeczy można tu ustawić. Disable Quiet Nebios. No, że na przykład, o Jezu, co ja to zrobię? Nie, dobra. Tak. O, tak o. I X. I tak. Jak tutaj będziecie ustawiali, tutaj macie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. To już karta. I to jest coś takiego, że na przykład coraz niżej, bo wasz procesor nie zawsze potrzebuje być 3 GHz działać i na przykład jak sobie włączycie przeglądarkę, o, macie przeglądarkę, to wasz procesor nie będzie w 100% działał. Widzicie, on teraz jest w 100% działa, bo nagrywam. Jest słaby, ale zobaczcie, już mam 50%, więc nie potrzebowałby dokładnie tego. Tylko bym mógł sobie już to wziąć na przykład i nie karcie aż tak strasznie, nie? Ale ten, na przykład jak potrzebuje więcej, to on sobie to da więcej. I
Pamiętajcie, żeby ta temperatura nie była za wysoko. 70, 80 maksymalnie bym powiedział. Przy takim graniu, przy graniu na maksa, tak żeby przy teście, nie? Czyli trzecia rzecz, która wam się przydała, to był Prime 95 i w Prime 95, jak się pobierze, też będzie link, się po prostu ustawiasz ten test. Jakby ktoś nie wiedział, to może sobie zobaczyć coś na ciebie, czyli Prime 95 i tam można sobie ustawić ten, żeby on wchodził na 100% procesor. Wtedy sprawdzacie, czy temperaturę i takie tam, nie? Jak się nie przegrzewa, jest git, wszystko działa. Pamiętajcie, żeby to, co jak włączacie kompa, żeby sprawdzić tym, że jest tak ustawione, jak jest. Zazwyczaj jak włączacie kompa, nie będzie, ale jak wyłączycie to i włączycie jeszcze raz, gdzie ja tego nie mam. Muszę szybko tutaj wyjść, żeby pokazać. Tutaj tego nie ma, tylko tutaj jest. Weszłem, żeby wam tutaj pokazać tu i to już jest znowu tak jak wcześniej, było 2,8, teraz się przegrzewa. Ja to zmienię 2,6, 2,4, teraz nie potrzebuję. Tak samo możecie uregulować, jak was procesor tak się bardzo przegrzewa, nagle możecie zmniejszyć, żeby wam się nie przegrzał strasznie, nie? Zależy jak chcecie, możecie ustawiać, przestawiać wszystko i to jest akurat traktowanie magistrali. Tego nie mogę ustawić w swoim procesorze. Ludzie mogą ustawiać. Ja bym z tym za bardzo, jakbym nie wiedział, co jest, co chodzi z tym. Nie dotykał. I ustawcie sobie na high performance, czyli wysokie ustawienia, ten, żeby moglibyście ustawić sobie dobre zasilanie procesor. Także jeśli się podobało, komentujcie, subskrybujcie oraz lajkujcie. Jeżeli pomogło, wpiszcie w komentarzu, że pomogło albo dzięki pomogło, żeby każdy ktoś wiedział, kto wejdzie, że na przykład, nie, dobra, nie chce mi się, bo jakiś dzieciak to opowiada, czy coś, nie będę tego oglądał, pewnie mi spali procesor jeszcze. Dajcie, jak działa. Mi działa akurat, nie każdy procesor będzie działać, jak tak dajcie lajka oraz wpiszcie w komentarzu, że działa, także powodzenia, trzymajcie się, hejos.